Siemano, z tej strony Evil i w dupie mam te wasze łapki. No okej, okay. Po raz kolejny widzimy się na spawnie, czyli co? Norma każdego odcinka, zaczynamy na spawnie. Szanuj wszystkich na serwerze, tu macie regulamin, jest generalnie dla mnie bekowy troszkę, ale to mniejsza. Cicho, cicho, bo nie można przeklinać. I jak, takie coś jak cenzura też jest zabroniona. Z tego co wiem, to mama od Asha daje nam questa, także ja go wezmę. Wyruszył, a nie, okej, okay, nie ma sprawy, co ja muszę go spotkać? Do zobaczenia. Okej, okay. Już są questy aktywne, może nie wszystkie, no ale jakaś część jest na pewno, więc więc bardzo fajnie. Nie wiem, dlaczego nie mam głosu w Minecrafcie. A, już wiem, dlaczego nie mam głosu w Minecrafcie, bo go wyłączyłem. No i cóż, jest jeszcze tutaj taki mały quest od górników, którzy każą nam przynieść dwa wiaderka z wodą od inżyniera. Okej, daj mi chwilkę, więc do zobaczenia, ja idę teraz do domu. I zaczęliśmy questa właśnie oto tego. O, no to ja już jestem teraz w domciu, także widzicie, mój dom się niewiele zmienił. Weźmiemy sobie 6 żelaza, 6, nie 7. Łapczywy jestem bardzo. I przetopimy sobie, znaczy przerobimy go na wiaderka, puste wiaderka. Zaraz nalejemy do nich wodę, także spoko. Tutaj mam aktualnie wszystkie moje rzeczy. Jak ktoś jest ciekawy, co mam w skrzyniach, to widzicie. Możecie sobie zatrzymać, mam trzecią odznakę, dwa masterbole. Tu jest dalej, trochę itemów tu też. Myślałem, żeby to poukładać, ale wiecie co? Nie chce mi się. Tutaj to już pokazywałem chyba. No i nie chce mi się tego też robić. Mam 12 rare candy, bo to też z questa. Coś w piecyku jest? Nie ma. A przydałoby się, żeby coś się przepalało, więc zaraz wykminimy, co tu można przepalać. Złoto już jest praktycznie całe przepalone. O, mam redstone'a, też jest potrzebny do questa. Dobra, no to żelazo niech się chociaż przerabia. Czy ja mam diamenty? Nie mam diamentów, a szkoda, bo moglibyśmy zenchantować sobie kolejny kilof. Mam w końcu 30 któryś level, nawet nie wiem. Oj, sorry, mój Facebooczek. Tutaj mam dwa exprzery. Jak ktoś jest ciekawy, to zapraszam na Facebooka. Tam właśnie wysłałem best drop Eva. Także bardzo fajnie. Wracamy teraz na spawna. Tak, wracamy na spawna i wykonamy tego questa. Zaraz wam pokażę kolejne. Dobra, nieważne. Bo jest jeszcze jeden quest, w sumie kilka questów już zacząłem. Wiem, że mam nie latać, ale mi się tak szybciej wszystko robi. I mam szybkie latanie, także ja sobie wezmę tutaj też wodę. Jak widzicie, jest też inny texture pack. Spowodowane jest to tym, że na tym texture packu lepiej widzi się bossy pod wodą, a z bossów bardzo fajne rzeczy lecą. Zaraz wam pokażę, jakie rzeczy mam w PC, ale to wszystko na spokojnie.
No i cóż, oddajemy to wszystko naszemu. Ha, 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 zbugowałem wodę. Ciekawe, czy to tylko mi się tak wydaje, czy wszystkim. Dobra, ale tu pisze, że nie mam permisji. No, ale ciekawie, fajnie zrobiłem. Patrzcie, teraz tak powoli. Ja tu mogę się unosić, goście nie będą wiedzieć, o co chodzi, a ja pływam w wodzie. Chyba, że to zepsułem. To wtedy niedobrze. Ale to już olać. Zaraz wam pokażę, jakie pokemony mam tutaj, bo jest ich dosyć sporo. Tu jest. To tak, tyle Rodaktyli. Tutaj mam Shiny Miltanka, dzisiaj go znalazłem. Tutaj mam Cyndaquil'e i te rzeczy, to jest wszystko przygotowane na następnego lidera Pokémon. Podobno jest słaby, więc nie wiem, czy mi się to przyda. No i dalej już nic nie mam ciekawego. One tutaj też nie są dobre, chyba poza jeden. Tutaj jeden jest chyba, ale ten chyba ma najlepszą... Nie, ten nie ma najlepszej natury. Ten ma najlepszą naturę. Tak? Jest git, tak, napisane na niego git, żeby działał. Tutaj macie Lanterna, którym wygrałem chyba walkę. Tu macie Umbreon, ale jest kiepski. I Turtwiga, którym może mi się przydać kiedy indziej na innego lidera. Bo aktualnie będziemy robić team na lidera drewnianego. Ha, żartowałem liścia z tego. Minewar kopalnia. Tepłem się tutaj ze względu na to, iż w ogóle zrobili te drabinki, także szacun dla nich. Jest kilka questów, niektóre się nie opłacają, na przykład taki na Moonstone'a. Dwa biederka, buteleczki, nie opłac... What? Czemu tak drogo, jak ja potrzebuję tylko kilka sztuk? Nie mówcie, że ja będę musiał cały hajs zmarnować. Nie no, nie mogę. O, coś dostałem w ogóle. Wow, pickax, jak ja się cieszę, że takie coś dostałem. Winter nam też daje questy, także zrobimy sobie pierwszy, 3 emeraldy, a ten drugi jaki jest? A, to tego bym się nie spodziewał, Dobra, idziemy na home, bo mam aż 2 emer... Znaczy mam 6 emeraldów, czyli zrobimy oba questy. I dostaniemy 2 fosile. Chociaż tych fosili już mam trochę sporo, także coś super to nie będzie. Przy okazji weźmiemy sobie jeszcze ten trochę hajsu i kupimy przy okazji to, co tam potrzebujemy do tego questa. Czyli buteleczki z wodą. Zrobimy sobie komendę bug. I zaraz będziemy na miejscu. No, dobra, jesteśmy. Proszę. Proszę, dzięki. Okej, okay, mamy Omanite'a oraz Kabuto. No, czyli jakoś dupy bym nie urywa, bym powiedział. Tak, 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 niegrzecznie nawet. Weźmiemy ten cały piasek, bo to nie ma co z nim zrobić. Znowu bug. I zaraz będziemy w domku, przetopimy 3 sztuki. Przerwa, teraz trochę tego. Przetopimy 3 sztuki. Czego? 3 sztuki piasku na szkło. Szkło przerobimy na buteleczki. Buteleczki napełnimy wodą i będzie generalnie spoczko. Zaraz zobaczymy, jakie jeszcze mamy questy. Moonstone, to mówiłem, nie opłaca się, bo się dostaje jakiś syf, chyba 10 butelek z expa. Tego jeszcze nie mam, więc tego też nie zrobię. To mam przynieść wodę i odnajdź Asha. No i nie umiem znaleźć Asha, więc... O, to jak to się będzie robić, to ja mam pomysł. Zrobię jeszcze jednego questa przy okazji. Tylko będę cheatować, bo mam latanie, a nie chce mi się tego robić na... Znaczy wiecie, nie chce mi się tego robić parkurem, bo wiecie, że jestem dosyć kiepski i strasznie rage'uję podczas parkura. Oj, miałem nie biegać. Sorry za te szumy w ogóle, ale miałem przed chwilą komendę, także rodzice są w domu, wszyscy są w domu, wszyscy musieli być na kolędzie, więc... Więc spoko. Gdzie tutaj jest w ogóle, kurde, ten niedokończony budynek? Polecę. O, dobra, jest tutaj. No i tutaj mamy oto mamę, która jest bardzo biedna, ponieważ... Co? Synku, synku, gdzie jesteś? A to pan, czy może mi pan znaleźć synka? Tak, mogę. I synek jest tutaj. Widzę, że niektórzy się męczą. Ten pan oto bebebeczka, z którym gadałem ostatnio na TS-ie, to znaczy przed chwilą. Niestety nie ma VIP-a i nie chce używać pereł, więc się męcz, a ja tu jestem przy dziecku. Cześć, uratowałem cię. Boję się, mama chce mnie wysłać do kopalni po wungielek. Bo wungielek się kończy. Nie zejdę. Zaraz ci sprzedam kopa. Aj, nie działa. Zejdź. Okej. Łoho, i co dostaliśmy? Buty Speeda, 75. Lol, nie potrzebuję. Mam lepsze. Ale to nie będę wam pokazywać, bo mi jeszcze administratorzy to zabiorą. No to co, wrócimy sobie z powrotem na home'a. Zaraz będziemy w domciu, także nalejemy sobie jeszcze potem wodę z naszego domku.
Znaczy, jakby to powiedzieć. Bo ja mam generalnie, przestań się przepalać, już więcej nie potrzebuję, odłożymy to tutaj. Zaraz sobie zaczniemy przepalać dalej żelazo. Bo ja mam ogólnie tutaj miejsce w hotelu, plus mam jeszcze swój domek na spałnię, moją działkę, o tak. Razem mieszkam na niej z bebeczką, także on tam generalnie buduje, jest jakaś farma aprikornów, ja tam nie za bardzo zaglądam, jedynie coś pokradnę. No bo w sumie, kto bogatemu zar broni. No i to jest właśnie domek taki w miarę fajny, tutaj są inne domki, tu w ogóle jest epicki domek jak dla mnie, patrzcie jak to cudnie wygląda. Taki domek hobbita, tutaj też całkiem nieźle to wygląda. O, a tu jest jakiś ziomek w ogóle. To ja nie wiem, czy to jest domek, myślałem w ogóle, że to jest jakiś publiczny, ale skoro tu jest NPC, to chyba prywatny. Tutaj ktoś ma jakiś dirtowy domek. No i wszystkie działki są zajęte, według mnie mam najlepszą, to znaczy w najlepszym miejscu, bo wchodzimy tędy, no to akurat moja jest tutaj gdzieś tak, która przykuwa uwagę chociaż trochę. Jakbym zrobił tam karnego, to o wiele by więcej osób się nią zainteresowało, ale w sumie nie po to tu jestem, tylko po to, żeby sobie przerobić trochę tą chatkę, to znaczy, co ja robię? Buteleczki. Musimy mu przynieść chyba butelkę z wodą, z tego co się orientuję. Więc lecimy mu szybciutko zanieść. Trochę szybciej latam niż powinienem, czy to jest też dużo tych... Łoj, kadabra, ja w ogóle potrzebuję jednej kadabry, także rzucimy w nią, nie wiem jaki ona ma akurat level, rzucimy w nią ultrabolem, może się złapie, może będzie mieć fajną naturkę, bo to nigdy nie wiadomo. Mam power lens, ale ten power lens nie jest mój, tylko Mikiego, także dziękuję za pożyczenie, wypożyczenie. Oj, w dupę, nie oddam wam tego. A nie wejdę tu, wejdę, wszedłem. Łoj, wystraszyłem się. Nie, strasznie mnie tak. Patrzcie ile gastlików. A jak kiedyś potrzebowałem złapać, to akurat nie było. No i tutaj sobie leży ziomek, który jest bardzo kurde zmęczony. Gdzie leżysz? Tu leżysz, bo jesteś zmęczony. No bo potrzebuje wody, więc damy mu wodę. Damy mu wodę. Daję ci wodę. Dziękuję ci. Gulp? Bardzo. I dostałem 16 pokeboli. Och, jak ja marzyłem o tych pokebolach. Dobra, tak na wszelki wypadek, jakby ktoś tu jeszcze był, tak przychodził, to może sobie to podnieście, będzie zawsze do przodu. Nie będzie musiał nic robić za dużo. No i cóż, czy jest coś tutaj więcej jeszcze do robienia? Ja wam mogę pokazać, albo nie mogę wam pokazać sali, w której walczyliśmy ostatnio z Firenem, bo to w sumie jakoś nie jest super, hiper istotne. Patrzcie ile, ale ta kadabra jest fajna, jest taka duża. No, kadabra, łap się. No, czemu wy się nie chcecie łapać? Która jest w walce? Ta jest w walce? Obie są chyba w walce. Dobra, nie wiem, ja bym powalczył z tym Pikachu. A oni się między sobą biją, to już w ogóle niedobrze. Zabijemy Pikachu z tego względu, iż z niego leci Glowstone. Jeśli mamy jabłko, które można kupić za 800 hajsu, plus Glowstone, to mamy też przy okazji, nie poleciał akurat, to mamy już rare candy. Czemu Flygon is unable? Aha, bo nam go zabił. Zapomniałem w ogóle, że nam umarł. Dobra. Mamy też drugiego Pikachu, który nie rwie się za bardzo do walki, albo my raczej nie umiemy nim trafić. Padnie pewnie na strzała. Ja już mogę odblokować XP-nie, bo to nie ma sensu, żeby to tak było zablokowane, skoro możemy już wylewelować do chyba levela 60, żeby walczyć z kolejnym liderem. Nie wiem, wydaje mi się, że tak. Chyba 60. Potem jest elitarna ekipa, to oni już tam potrzebują trochę większego. Dalej się bijecie? Chyba tak, 41. One nie mają nawet na siebie speli, to pół godziny zetrwa, one się i tak nie zabiją. Więc cóż, olać je. Tutaj jest pełno gastlików, jakoś mało istotne jak dla mnie. Tak naprawdę nie ma po co... Łoj, ile Pikachu, a ten jest taki fajny, malutki. I się biją niestety. No bi. A dobra, ta Torterra nie jest jakaś super inteligentna, nie umie trafić. Zresztą też nie ma za dobrej naturki, więc nie będę z nią długo palował. Po prostu była mi przydatna do tego trenera, chociaż wiedziałem, że mi się już raczej nie przyda na nic, skoro rozwaliłem go dwoma Pokemonami. Tak naprawdę gdybym się postarał, chyba sam Gengar dałby radę, ale głowy sobie uciąć nie dam, więc nie będę wam mówić jakiś głupot, bo mogą nie być prawdą. Czy tutaj są jakiś boss Snorlax? Właśnie, o tego pana mi chodzi. Jest, akurat jest wolny. Z nikim się nie bije, więc ja mogę na niego użyć ataku typu crunch. Dobra, nie mogę go crunchem, bo wiem, że Gengar byłby na niego kiepski, a Gengar jest moim ulubionym Pokemonem. Znaczy Gengar, a nie Gengar Torterra. No i wiem, że zanim Gengar by go uśpił i tak dalej, to trochę by potrwało i może bym go nawet nie zabił.
A to już mnie zdziwiło. Dobra, walniemy go jednak Solar Beamem. Nie wiem, czy Solar Beam jest efektywny na Snorlaxa, który jest typu normalnego. Ale mam nadzieję, że jabłka mi wylecą, a jabłka mi się na pewno przydadzą. No bo z końcu to jest trochę drogie, żeby płacić 800 za jedno jabłko. Nie wiem, ile leci ze Snorlaxa, ale chyba więcej. No. Walniesz tego, czego nie walniesz? Trochę to już trwa. Nie wiem, czy są jakieś lagi, czy coś. Ale fajnie Snorlax wygląda na minimapie. Nie wiem, czy zauważyliście, tutaj jest. Oj, wywaliło serwer. To czudnie, bym powiedział wręcz. Czudnie, to już go nie rozwalę. Dobra, skoro wywaliło serwer, a odcinek trwa już 23 minuty, także ja wam już dziękuję za odcinek. Widzimy się pewnie w kolejnych odcinkach. No i co, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa.